Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów kolejna partia naszego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. Tym razem, tym razem mierzy się z bardzo silnym chińskim zawodnikiem Nikkirenem, 2800 ponad ranking, więc numer dwa na świecie więc łatwo nie będzie. I za chwilę przejdę do partii, tylko wspomnę, że Lenowo wspiera Jana Krzysztofa Dudę technologicznie. My również, jako kibice, wspierajmy Janka. Ciepłymi słowami, trzymamy kciuki za dalsze partie. Otóż partia rozpoczęła się ruchem C4. Janek odpowiedział: Skoczek F6, G3 ze strony Chińczyka, E6, goniec G2, D5, normalna sprawa skoczek na F3, i tutaj czarne zbiły na C4. Jeden z wariantów e, możliwych oczywiście do zagrania. E, tutaj białe od razu Hetman A4 dały szacha, żeby odbić pionka. E, właśnie tutaj Dinklieren często gra tego typu struktury, takie bardzo stabilne, bardzo mocne, takie techniczne bym powiedział. Skoczek zagrywa zby na D7. E, ciekawe posunięcie, dlatego że skoczek z D7 często ma dobre, takie mobilne odejścia. Hetman zbił pionka. Posunięcie A6. Ruch e, ciekawy, dlatego że tutaj grozi czasami szybkie zagranie B5 i zagranie gońcem na B7, no bo goniec C8 no, musi tutaj z tej strony e, po prostu szybko sobie wyjść, bo jest to figura najgorzej ustawiona w tym układzie. Hetman zagrał na c2, na co Janek c5? Śpionek tutaj przy centrum sobie zawsze będzie kontrolował d4, skoczek na c3, hetman c7, teoria sobie leci, figury się wyprowadza, roszada, posunięcie, b6. I teraz zwróćcie uwagę, że odejście gdziekolwiek skoczka i atak na wieżę nie jest niczym groźnym. Ta wieża zawsze ucieka, albo goniec b7. I po problemach. Teoretycznych problemach, oczywiście. Posunięcie D4 i goniec zagrywa na B7. I już widzimy, że w tym układzie tutaj czarne nie mają żadnych problemów można by było tutaj zagrać na przykład goniec f4 z atakiem na hetmana ale goniec d6 wszystko tutaj fajnie wiąże, więc po wybiciu na c5 goniec zbił na c5 i teraz Chińczyk zagrał goniec f4 zobaczcie, że ta pozycja jest względnie symetryczna, jedyna, jedyna różnica to to, że białe mają domek, a czarne tego domku nie mają, goniec d6 szybka wymiana tutaj można powiedzieć, że Janek bez problemu zagrał debiut Pozycja jest wyrównana, więc tylko się cieszyć z tego obrotu sprawy. Wieża z F na D1 zagrał Chińczyk. Hetman C7 i wieża D4. No taki ruch prowokacyjny, trochę do takiego posunięcia E5. Oczywiście, ruch E5 do najlepszych nie należy, troszeczkę tutaj za bardzo puszcza pola w centrum D5 i E4. Głównie też ten skoczek potem będzie miał jakieś szanse na D5, ale no. To, że gra wieża D4 nie znaczy, że musimy po prostu od razu grać piątkiem i go atakować, tylko kończyć rozwój. Tak robi Janek, to jest jak najbardziej e, słuszna reakcja. Wieża AD1, wieża AC8. Tutaj czarne również zdążyły z wieżą. Hetman D2. No i jest atak na skoczka. Potrójny atak, więc tym skoczkiem trzeba uciekać. Tak też się dzieje. I Hetman F4. Ciekawy ruch. E, od razu tutaj powiem, że ta pozycja jest po prostu równa. Janek nie ma żadnych absolutnie problemów w yy, debiucie. To się po raz kolejny powtarzam. Wymienił na F4. No i teraz o co tutaj w tej wymianie chodziło? Chińczyk wybił pionkiem. No i jak nie wiemy o co chodzi, no to zobaczcie, y, że te zdwojone pionki mogą nie być atrakcyjne po tej wymianie, wymianie ale ta opcja białymi jest lepsza. Bo jeżeli byśmy wybili wieżą, no to tutaj po skoczek D5 i w, y, wybiciu na D5, no. Absolutny remis stoi na szachownicy, a nawet bym powiedział z ludzkiego punktu widzenia, tutaj, że to czarne mogą mieć jakieś tam mikro szanse na jakieś fajne, ciekawe opcje. Aczkolwiek, no po prostu stoi remis na tym poziomie. Ciężko tutaj o porażkę jednym i drugim kolorem. W tej sytuacji zbił pionek. Tutaj skoczek zagrał z C na E4. Szybka wymiana nastąpiła i skoczek E5. No i teraz y, można powiedzieć tutaj, powstaje taki minimalny niuans z tego, co ja rozumiem szachy. E, mianowicie, jeżeli byśmy zbili gońcem na G2, to król by wybił i na przykład po skoczek D5 król zagrywa na F3 z obroną pionka i po prostu aktywność króla tutaj jest nieco lepsza. Zobaczcie, że Janek zagrał goniec D5, bo teraz po wymianie na D5 skoczek wybija i ten król nie stoi już na, nie stoi jeszcze na F3, tylko na G1. Taka mała tutaj dygresja w tej sytuacji, wydaje mi się, że taki niuansik powstaje. Janek zagrał gońcem, w tym momencie Chińczyk A4. No, takie posunięcie, można powiedzieć, no wiadomo, że uciekamy od bicia, ale chodzi o to, że pianka stawia na białym polu znowu, a gońce są białopolowe. W tym momencie nastąpiło A5. Słusznie, Jan Krzysztof Duda, Chińczyk nie wymienia na D5, mógłby to zrobić, ale tutaj się w zasadzie, no mówię, to kończy praktycznie remisem cały czas. E4. No i ruch E4 jest takim posunięciem, gdzie to nasz zawodnik może zyskać małą inicjatywę, tak uważam. Goniec zagrywa na B3. Atak na wieżę, kontrola pionka, wolna linia, czego chcieć więcej. Oczywiście to nie jest tak, że tu czarne mają super... Pozycje wygrywają? Absolutnie nie. Nastąpił tutaj atak na gońca, w tym wypadku wtrącone posunięcie szach. Goniec F1 i goniec C2 i wieża C3. Trochę szybko przestawiłem, ale chcę dojść do tego momentu i powiedzieć, że zobaczcie, że wieża związała gońca. Ta wieża może mieć problem. Ale szachy są oczywiście też miast, Znaczy szachy są zlepkiem, również ruchów wtrąconych, często te ruchy wtrącone w partiach występują. I wieża zagrywa na D1. Nie można zbić, bo jest bicie proste. Wieża wymieniła, go niec wymienił. I zobaczcie, cały czas celujemy w pionka. E, a przy okazji celujemy też w pionka na E4. Pionek F4 według mnie jest słabością. E, lepiej mi, jakby ten pionek był jednak na G3. Tak mi się wydaje. Ale jest obrona oczywiście białym. Wieża C4 broni te dwa pionki. No i tutaj Janek po prostu wprowadza wieżę do gry. Wszystko dobrze działa. Skoczek na C6 i wieża na D2. Trzeba bardzo też uważać na to, że tutaj jest słaba linia i grożą maty, nie ma zrobionego lufcika, no więc Chińczyk to wykorzystuje w tym momencie, ale Janek tutaj wszystko pod kontrolą trzyma, to się chwali za bardzo dobre policzenie wariantu, bo to nie jest takie proste, skoczek zbił na a5. Zobaczmy, że po wybiciu na a5 po prostu białe za chwilę dają mata czarnemu, więc skoczka wziąć nie wolno. Janek gra g6, robi luf dla króla. I w tym momencie jest ruch wtrącony na c8, król oczywiście ucieka i skoczek na c4 z atakiem i z obroną. Na co czarne wieża c2. Wiążemy po prostu wieżę i teraz w tej sytuacji Ding Liren zagrał b4. Ale jakby tutaj białe na przykład zagrały e5, no to zobaczcie, że skoczek na d5 wchodzi bardzo dobrze i atakuje od razu pole F4 jednak jeszcze w tej sytuacji na przykład jakby tutaj białe zagrały powiedzmy goniec G2 żeby bronić tego pionka no bo, a nie wspomniałem, no myślałem to oczywiste ale nie wspomniałem faktycznie, że skoczek atakuje tego pionka więc albo jest E5, czyli ucieczka albo goniec, obrona no i w tym momencie tutaj czarne mogłoby wygrać partię jakimi posunięciami? Otóż zobaczcie Goniec E2, atak na skoczka. Skoczek na D6. E, ewentualnie skoczek też B6 może zagrać. E, to bez różnicy, a nawet e, pomaga jeszcze czarnym bardziej, bo bijemy na B2, grozimy atakiem i wieżą na B1 ze zdobyciem figury, bo goniec musi się zasłonić na F1. Więc na przykład pogoniec E2 i skoczek D6. Tutaj Janek by na, na pewno zagrał wieża D2. E5. Szach. Goniec. Bicie. Bicie i skoczek D5. Wygrana, bia wygrana czarnych jest oczywista. No tak oczywiście nie było. Chińczyk zagrał B4, na co Janek wieża C1 już z bardzo potężną groźbą goniec E2. W tym momencie skoczek zbił na B6 i zobaczcie, że tutaj Propozycja wymiany, nie możemy oczywiście wymienić wież, no bo dwa piony, dwa piony wygrywają partię, wieża zagrała, na, wieża zagrała na b1, no i cały czas jest groźba, raz, że zbicia pionka, a dwa, że goniec na e2, więc chwilowo czarne mają dwa piony mniej, wygląda to wizualnie źle, ale tutaj źle nie jest, moi drodzy. Król zagrał na g2 i wieża na b4. Janek oczywiście mógł zagrać też inaczej, mógł na przykład zbić pionka na e4, jest taka oczywiście możliwość, no tutaj na przykład wieża d8, goniec na c2, wieża d4, skoczek na c3 na przykład i posunięcie a5 w tej wersji no to białe by miały zdecydowanie lepiej A w zasadzie jest to na pograniczu wygranej pozycji dwa pionki są złączone, więc tutaj w tej sytuacji nie można po prostu zbić pionka. No dobrze wszystko nasz zawodnik przelicza i zbił na B4. To jest taka mała ulga, bo nie ma tych dwóch pionków, nie ma tych dwóch pionków, które maszerowałyby do pola przemiany, jest tylko jeden. No więc poszło A5, wieża wróciła na B3. Tutaj też można było zastosować taki ruch skoczek H5, ale to są takie ruchy, które ciężko się oczywiście liczy, bo pionek jest uciekający. Ja się nie dziwię, że wieża B3 nastąpiło, bo jest zawsze asekuracja na A3. Poza tym jest też opcja goniec F3. Wieża B3 wygląda bardzo, bardzo dobrze. Wieża na C1 zostało zagrane, goniec dał szacha, król G1 i wieża A3 w tej sytuacji. No właśnie, Janek tutaj myślę, że mógł. Zbić najpierw pionka na E4. Aż się o to prosiło. Zobaczcie, że w tej sytuacji można też na przykład zagrać skoczek na C4, żeby bronić tutaj i bronić na A3. Ale też można bierze A1. Na przykład sprawdźmy, powierza A1. Obrona by wyglądała następująco. Goniec B7. No i teraz, jak oczywiście A6, to zbijamy skoczka i wygrywają czarne. Więc po skoczek na przykład na C4. Skoczek D5 z atakiem. Po A6 jest goniec A8. No, i tak naprawdę największym problemem czarnych byłby ten pionek. A ta struktura mówi o tym, że może być przegrana białymi. Oczywiście tej przegranej białymi nie ma w tej sytuacji, bo jest ten pionek. Ale na przykład po goniec G2 wieża B4 z atakiem na skoczka. Skoczek E3 i na przykład wieża F4. No, ta pozycja jest według silnika równa. Ale no, szkoda, że Janek na tę pozycję nie poszedł, bo tutaj przegranej absolutnie nie ma czarnymi, a może jakaś szansa teoretycznie byłaby. Ale to są takie tylko domysły. W tej sytuacji w partii wieża zagrała na A3 od razu. Na co Dinkliren? Skoczek C4 i wieża A2. No trzeba się sporo napocić. Tutaj skoczek zagrywa na E5. No i teraz, moi drodzy, Jan Krzysztof Duda. Niestety, no niestety popełnia błąd, popełnia błąd i tu trzeba się do tego po prostu przyznać. Zbija gońcem pionka na E4, co się wydaje dobrym posunięciem. Niestety, jest to poważne przewinienie z uwagi na bieża C7, i tutaj trzeszczy pionek na F7. A przy okazji, bieża robi się bardzo. Aktywna i nie ma już groźby wieża A1 i nie ma jak tutaj powiązać tego gońca, jest za mało na to czasu skoczek stoi, wyśmienicie. Jak należałoby zagrać w tej sytuacji? Ruch bardzo trudny do znalezienia, tak uważam. Posunięcie goniec na H5. No i właśnie chodzi tutaj o to, że po wieża C7 jest ruch G5, Goniec broni F7, co jest ważne. Po wybiciu na G4, po wybiciu na G5. Skoczek by wybił tutaj na E4. I zobaczcie, że tutaj wisi, tutaj wisi, jest obrona, jest dobrze. Po ruchu na przykład A6 skoczek zbije na G5. I tu czarne nie powinny przegrać tej pozycji. Mimo, że komputer mówi minimalnie lepsza białych, bardzo ciężko to ocenić ludzkim okiem według mnie. No cóż, ale po wybiciu na E4 pionka, no tutaj trzeba pocierpieć i wie, że zagrała na C7. Janek skoczek d5 aktywnie oczywiście ustawia figury, stara się przynajmniej tutaj te skocz, skoczka przerzucić Krugie 8 no a6 nastąpiło no i skoczek b4 z opcją od razu wybicia, na co Dinklieren bierze a7, bronić swojego pionka trzeba, no i teraz widzimy tę sytuację, że jest czysty pionek więcej e, aktywny skoczek dobry goniec, król względnie bezpieczny póki co, działamy na konkretach skoczek zagrał na c6 Wieża C7, i tutaj Janek skoczek D4. Posunięcie F3 bardzo sprytne posunięcie. Oddające piona, uwalniające nieco króla. To jest ważny element do tego, żeby nie patrzeć czasami na pionki. W tym wypadku pionek F był zupełnie niepotrzebny, jak widać, bo główną rolę spełnia ten pionek na A6. No i w tej sytuacji Janek wybił. Wymiana nastąpiła A7. No i ten układ pionek z wieżą. Jest bardzo silny. Ta pozycja niestety nie jest yy, zadowalająca czarnymi. Goniec zagrał na D5 w tym układzie i Dinki 1/H4. Widzimy, że te pionki są narażone na atak, ale nie ma czasu na atakowanie wieżą tych pionków. Ustawiły się na czarnych polach, nie można ich w ogóle chwycić. No i oczywiście Janek gra bieżą na A4, ale jest goniec na B5. Bardzo dobre posunięcie, dlatego że jak tu byśmy się pokusili o bicie. Pionka, no to jest goniec C6 i jest po partii. Dlaczego? Dlatego, że jak wymienimy, przesłaniamy oczywiście dojście do pola przemiany, ale po wymianie jest wieża na C6. I jak wieża gra na A4, to wieża C8, dorabiamy pionka i wygrywamy bardzo szybko. W momencie, gdy wieża gra na F8, żeby tutaj bronić, to jest wieża B6 i wygrywamy bardzo szybko białymi. No więc w tej sytuacji wieża zagrała na A5 i tutaj wieża zagrała na D7. Czasami istnieją takie opcje poświęcenia tutaj gońca. Zobaczcie, że jak wybijemy tutaj, no to jest wybicie na D5 i partia powinna się szybko zakończyć. Chociaż powiem szczerze, że w tym układzie, jakbyśmy wybili tutaj i dorobili hetmana. No, Dink wymyślił sobie, że to wygrywa. Możliwe, że to jest to, to wygrana, ale ja nie wiem, jak się zachować po tym, jak ustawimy później sobie wieżę na F5. Nie mam pojęcia. No, ale tutaj zawodnik 2800 chyba wie lepiej. W tym momencie wieża zagrała na A2. Król F1. I teraz widzimy jasny plan Chińczyka. Król będzie zmierzał do wieży. Ma na to bardzo dużo czasu. Ten król nie ma gry, więc możemy sobie poszaleć białymi. Goniec dał szacha, król E1, goniec wrócił. Król D1, król H8, król C1, goniec E4, nie puszcza króla na chwilę. Wieża C7, ruch wyczekujący, oczywiście wieża A5. Goniec zagrał na D7, tutaj chce sprzątać, szach nastąpił, król H2, przepraszam, król B2, na B1, król A2, wieża B6. Czyli aktywność króla w tej końcówce. I król znowu idzie do góry, zobaczcie. No niemiłosierny jest tutaj Chińczyk, już bezlitosny, tak naprawdę. Wieża wróciła na B2, król A5. I po szachu na A2, no długa partia, oczywiście, długa, długa, jest król. Przepraszam moi drodzy, wprowadziłem was w błąd. Po król A4 Janek poddał partię. No właśnie, bo już tutaj mam jeszcze analizę dalszą. Poddał partię, bo zaraz pokażę jak dlaczego. E, szkoda e, przede wszystkim, ale za chwilę podsumuję. E, tutaj na przykład jakby zagrał właśnie wieżą na B2, to król idzie na A5 do tego pionka e, i powierza A2, król na, B, na B6, pilnuje pionka, plan jest prosty, zablokować na C6, dojść pionkiem do A8, dając wcześniej na przykład szacha. Po, król, po koniec D5 można właśnie byłoby tak zagrać i po szachu na przykład król C5, król się chowa na D6, bez problemu doprowadzamy pionka. No właśnie, w tej sytuacji Janek poddaje partię. Niestety jest ostatni w tabeli. Ale on rozegrał dobrze te partie. Bardzo dobrze. Tylko jeden błąd. Czasami właśnie jeden błąd y, niweczy wszystko. Czasami porażka podcina skrzydła i to leci jak lawina. No takie są szachy niestety. Jeszcze jest kilka rund. Ja mam nadzieję, że Janek podniesie się, wygra partię w, tej, w tym turnieju. Jeszcze nie jedną. Y, I będzie mocno walczył. Trzymam za to mocno kciuki, trzymajmy za to kciuki. No niestety nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się jest na fali, ale zobaczymy jak to się wszystko jeszcze potoczy. Dzięki tymczasem za uwagę i do następnego razu. Cześć!